Siemano. No, jesteśmy pod kolejną atrakcją turystyczną na Samui. Dzisiaj odwiedzamy Big Buddha. W takim wydaniu jeszcze Buddy nie widziałem. Zobaczcie zresztą sami. Dla takiego widoku warto przyjechać na Koh Samui. A atrakcji na Koh Samui jest, słuchajcie, bez liku. Jest to trzecia co do wielkości, według niektórych źródeł druga co do wielkości wyspa na Tajlandii. Więc jest naprawdę tutaj co do roboty. To co widzicie naprzeciwko to jest też Koh Samui. Tylko że jesteśmy akurat w takiej zatoce, skąd wypływają promy na Koh Phangan i do Suratani, czyli do prowincji, do której należy wyspa Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao i te pomniejsze wysepki dookoła. Słuchajcie, no jak w każdej świątyni są dzwony. W każdy ten dzwon trzeba, może nie w każdy, ale w dzwony się po to uderza, żeby po prostu człowiek miał szczęście. I trzeba akurat tutaj w tym przypadku przejść i uderzyć w te wszystkie dzwony. Także startujemy. Każdy dzwon ma inną barwę, z tego co słyszę. Było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a nawet chyba osiem, dwa, cztery, sześć, siedem. Tam jest kolejnych siedem i znowu kolejnych siedem. Nie będę we wszystkie uderzał, żeby, znaczy uderzę we wszystkie, żeby mieć to szczęście, natomiast nie będę was zanudzał moim biciem w dzwony. Zgadnijcie, jak się nazywa ten bar. Shakespeare Pub. No i jesteśmy teraz chyba w najpiękniejszej świątyni na wyspie Koh Samui. Wat Plai Lam, bodajże tak się poprawnie czyta. I zaraz wam pokażę, jak wygląda. To jest tak normalnie z bajki. Zobaczcie na tego Buddę. To jest niesamowite. Jesteśmy praktycznie przy samej wodzie. Druga część świątyni znajduje się właśnie na wodzie. Teraz powiem szczerze, odkąd mieszkam w Tajlandii, ja jeszcze nie widziałem takiego cuda, takiej przepięknej świątyni. Mówię serio. A byłem już w kilku, myślę, 10 świątyniach, ale tak urozmaiconej, tak pięknie położonej, jeszcze nie widziałem.
Wyobraźcie sobie, że można nawet tutaj są automaty do sprzedaży pokarmu dla rybek. Tak jak widzimy tutaj, pan zakupił sobie wiadereczko i dokarmia te karty. Hello! Sadikap! Wow! Niektóre to są sumy, słuchajcie. Oni na to mówią catfish, ponieważ mają wąsy, nie? No potężne. Słuchajcie, pierwszy raz widzę żywego suma. I też jeszcze tak potężnego, widzicie? Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Prosto do paszy. Wow. No, także jedną z atrakcji jest dokarmianie rybek. Jeszcze rzut na Buddę i zobaczcie. Baby shark. Baby shark feeding catfish. Słuchajcie, jeżeli widzieliście piękniejszą świątynię w Tajlandii albo może gdzieś w Azji, dajcie znać w komentarzu, ponieważ ja zwiedziłem już, nie wiem, 15, może 20 ponad prowincji i takiej świątyni jeszcze nie widziałem. Tak urozmaiconej, z tyloma posągami Buddy, położonej na jeziorze, z tyloma atrakcjami i z takim wielkim Buddą.